Cześć, witajcie. Dzisiaj ponownie o statkach, ale trochę inaczej. Dzisiaj nie będziemy szukać żadnych statków, nie będziemy kombinować. W dniu dzisiejszym parę słów o naszej eskadrze. Jest to film typowo nagrany na prośbę jednego z was, ponieważ statki nam nie uciekną, także spokojnie możemy sobie zrobić taki mały skok w bok i pomówić o czymś innym, nie? Jednorazowo. No dobrze, eskadra. Naszą eskadrą zarządzamy z frachtowca. Musimy znaleźć panel zarządzania flotą. I opcja druga, mamy zarządzanie eskadrą. Jak widzicie, ja tutaj mam już pilotów wszystkich wyskillowanych na S, albo w S-ki zdobyłem, już nie pamiętam dokładnie, mam 4 sloty, czyli jest to maksymalnie maksymalna ilość wsparcia, jaką możemy mieć. Teraz się przerzucimy na jakiś mój inny save i spróbujemy sobie zwerbować pilotów do naszej eskadry. No okej, okay, jesteśmy na moim drugim save'ie. Jesteśmy na frachtowcu, aczkolwiek innym niż poprzednio. Tym razem znajdujemy się na frachtowcu strażników. Jest to save z którejś z moich ekspedycji, ale na szczęście nie mam tutaj wykupionej jeszcze eskadry, więc będziemy mogli sobie to zrobić. Wchodzimy w zarządzanie eskadrą. No i jak widzicie, wszystkie pola eskadry mamy zablokowane. Żeby odblokować, musimy wydać nanity. Na pierwsze pole jest to 264, na drugie pole już niestety 1155, trzecie pole to prawie 2500 nanitów, czyli byśmy mieli już 3-4, pod 5000 byśmy podchodzili. No i czwarte pole jest to 3300 nanitów. Czyli możemy powiedzieć, że około 8000 nanitów potrzebujemy, żeby odblokować wszystkie 4 pola eskadry. No dobra, co teraz? Wypadałoby znaleźć jakichś pilotów. Myślę, że najprościej będzie sobie polecieć po prostu na stację kosmiczną i tam poszukamy godnych skrzydłowych. Zawsze zapominam, że na tym statku, żeby na pełnym gazie nie wylatywać, żeby nie przypierniczyć w te anteny, nie? Przed wylotem. Pamiętajcie, że możecie zmienić pilotom statek, nie? Nie musicie korzystać ze statków, w którym przylecą. Właśnie, zrobiłem błąd, ponieważ mogłem wymienić statek. Nie wiem, czy mam tu jakieś inne, ale nic to. Ogarniemy temat, zrobimy to inaczej. Weźmiemy najpierw sobie, zakupimy statek jakiś, który nam się spodoba. I wrócimy wtedy tym statkiem, który właśnie chcemy dać naszemu pilotowi. Także ja włączam pauzę, czekam na jakiś w miarę przyzwoity statek. Może to być akurat pilot tego statku, który nam tu właśnie wylądował. Musimy z nim pogadać. I teraz trzecia opcja dialogowa, jest to zwerbuj formę życia do eskadry. Możemy ją w miarę bezpiecznie wybrać, ponieważ przerzuca nas na panel pilota. Jest jakiś statek, ma... Jest klasa pilota, piloci występują w klasach takich samych jak statki, czyli C, B, A, S. S wiadomo, że najlepsza. Ale weźmy go, odmówmy, bo najpierw chcę wam pokazać, jak można dać pilotom statek taki, jaki chcemy. Także odrzućmy, ale kupimy jego statek. Ponieważ powiedzmy, że będziemy chcieli dać jego statek właśnie
któremuś z naszych pilotów. O, bardzo fajnie, klasa A, więc idealnie. Weźmy, negocjujmy cenę. Nie jest jakoś specjalnie drogi, niecałe 5 baniek, więc spokojnie go bierzemy. No i w ten sposób staliśmy się dumnymi posiadaczami myśliwca. Jeśli chodzi o same statki, które chcemy dać naszym pilotom, dość istotna sprawa. Możecie podnieść ich klasę do S jak najbardziej, nawet powiedziałbym, że jest to zalecane. Chociaż piloci tam grają niewielką rolę podczas starć, mimo wszystko lepiej jak latają czymś dobrym niż czymś dupowatym, nie? Także wchodzimy w ulep, statek gwiezdny. Magazynu nie będziemy kupować, bo to bez sensu, po prostu zwiększamy klasę, czyli ponownie wydajemy nanity. Jeżeli nie wiecie, jak zdobyć nanity, jeżeli macie z tym problemy, jest u mnie film, tutaj wyślę może link do niego, jak założyć farmę nanitów, jak można te nanity zdobyć w dość prosty sposób. No i tym oto sposobem staliśmy się posiadaczem myśliwca S-klasy. Nie jest to może... Chociaż powiem wam, że ten kolor mi się podoba. Chciałem trochę go objechać, ale w sumie dość mi się podoba ten kolor. Chociaż wolę ten model, ale jeszcze z dodatkowymi 4 statecznikami, nie? Które ma tutaj po dwóch stronach na każdym boku. Ale to już się nie czepiajmy. I teraz co? Jeśli chodzi o sam statek, nie ulepszajcie go, bo nie ma sensu. W momencie, jak przekażecie ten statek pilotowi, on wraca jakby do swojej pierwotnej postaci, czyli właśnie takiego, jak tutaj mamy wyglądu. Chyba nawet ten X zostanie usunięty, jeżeli się nie mylę. Także nie ma sensu ładować do niego technologii, ponieważ ona i tak zniknie. Wiem, bo sprawdzałem. Teraz co, fajnie by było znaleźć jakiegoś pilota, nie? Do naszego statku. Także... Czekamy dalej. Ja się pauzuję na chwileczkę. Jak tylko przyleci jakikolwiek z pilotów, to wracam do was. Jeżeli skończyła wam się cierpliwość, a długo nic nie przylatuje, zawsze możecie sobie zrobić szybkiego save'a. I po prostu przeładować grę. Powinno to zresetować przybycie pilotów. Teoretycznie system został zresetowany. Mój śmigacz Utopia wrócił na frachtowiec samoczynnie. A my zostaliśmy z tym myśliwcem, który zakupiliśmy dla naszego pilota. Także teraz czekamy ponownie na przylot pilotów. Przylecieli piloci, więc lećmy obadać, co to za mięsko armatnie przyleciało. Zobaczcie, nawet przyleciał ponownie nasz statek. Sprawdźmy sobie kolesia, jakie jest klasy. Klasa C, czyli dość słabiutko. Też wypada patrzeć na ich statystyki, zestrzelenia i tak dalej, ale tak naprawdę jest to w miarę drugorzędna sprawa, ponieważ, no tak jak mówiłem, no ci piloci są troszkę marni. No mamy SK, czyli zajebiście. No i co teraz musimy zrobić? No nie chcę, żeby latał promem, czy tam transportowcem, czy co on tam miał. Wymieniamy się z nim statkiem. A, akurat prom ma. I to klasy C. Cię wymieniamy. Nie kupujemy, wymieniamy. On teraz powinien się zrespić przy naszym statku.
No i jest. Gadamy z gościem. No i werbujemy go do naszej eskadry. Niestety pilot się zmienił z S na C. Tego niestety nie uchronicie się przed tym. Ponieważ pilot jakby też się resetuje, nie? No ale dobrze. Weźmy sobie C, też nam się przyda. Przynajmniej zobaczymy, ile kosztuje jego wyekspienie. No i ma nasz statek, także werbujemy pilota. W tej chwili on dołącza do naszej eskadry. A my zostajemy z jakimś promem. Teraz tak, nie wiem, czy to jeszcze działa. Jest to informacja sprzed 2 lat. Kiedyś było tak, nie wiem, czy wiecie w ogóle. W systemie jest pewna pula statków. Te statki krążą w kółko. I kiedyś było tak, że jeżeli wzięliśmy pilota do naszej eskadry z konkretnym statkiem, to jego statek był duplikowany i wracał do puli statków, które latają po systemie. Także istniała szansa na to, że za chwilę przyleci pilot jakby naszym statkiem, znaczy nie naszym statkiem, ponieważ nasz statek ma pilot z naszej eskadry, ale z duplikowanym statkiem przyleci za chwilę znowu na stację, więc sobie poczekajmy, zobaczymy, czy to działa. Właśnie w ten sposób ja na swoim pierwszym save'ie wszystkie 4 statki mam identyczne, ponieważ w tym momencie, jak odesłałem członka naszej eskadry, w tym myśliwcu klasy S, do eskadry na nasz frachtowiec, to jego statek był klonowany, dodawany z powrotem do puli statków w danym konkretnym systemie i po jakiejś chwili przylatywał z powrotem na stację i mogłem go sobie odkupić, nie? Także no ja tutaj poczekam, spróbuję to sprawdzić. Nie gwarantuję, bo czasami to trwa pół godziny i dłużej, więc... No ale postaram się. Także widzimy się za małą chwilkę. Oczywiście tam mogłem wziąć tego pilota w tym drugim myśliwcu, nie? Tylko że po pierwsze, no nie był to myśliwiec S-klasy. My tutaj naszemu pilotowi daliśmy S-klasę. A po drugie, no chciałem wam po prostu pokazać, w jaki sposób można przydzielić pilotowi konkretny myśliwiec, konkretny statek, jakim byśmy chcieli, żeby latał. Nie wiem, czy z sentinelami da się tak zrobić, ale na 99% tak. Na pewno z egzotikami i z każdym innym rodzajem statku jest to do zrobienia i można to zrobić bez najmniejszego problemu. Z sentinelami chyba też widziałem floty eskadry złożone z sentineli, więc zapewne też jest to możliwe. Najgorsze jest to, że teraz nie jestem pewien, który przyleci statek, nie? Czy przyleci nasz myśliwiec, czyli ta eska, czy myśliwiec, który kupiliśmy i wrócił do puli, czyli ten klasy A. No ale czy to przyleci, no to już nieistotne. Grunt, że mamy taki statek, jaki chcielibyśmy mieć, nie? No zaczynają przylatywać jakieś statki. Co prawda nie widzę naszego myśliwca, co jest trochę smutne. Naprawdę liczyłem na to, że się pojawi. Ej, ale ten ma zajebiście, nie? Podwójne skrzydła zrobione. Jesteśmy wciąż w tym samym systemie. Tym razem mamy eskę pilota, weźmy go sobie, zwerbujmy. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli pilotów, nie wiem, powiedzmy wykenów czy geków, no będziecie musieli zmienić system i poszukać w systemach wykeńskich czy też w systemach geków, nie?
Ja tu jestem w systemie korwaksów, nie przeszkadza mi to, że korwaksi będą moimi tutaj skrzydłowymi. Wciąż czekam na to, tak po cichu liczę, że przyleci tutaj, wróci nasz statek, ale no niestety istnieje ryzyko, że to już nie działa. Była to mechanika, która działała 2 lata temu. Możliwe, że po prostu w którymś z patchy czy update'ów zostało to zmienione, nie? Jeżeli ktoś ma potwierdzenie w jedną albo w drugą stronę, napiszcie w komentarzach, ponieważ no sam jestem ciekaw. Kojarzę też, że kiedyś chyba było tak, że nie można było zwerbować więcej niż jednego pilota w konkretnym systemie. Tutaj nam się już udało 2. Teraz nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że przeładowaliśmy grę w oczekiwaniu na nich, czy faktycznie się to zmieniło i możecie wszystkich pilotów zwerbować w jednym systemie. Jeżeli byście nie mogli, jeżeli po zwerbowaniu pierwszego pilota by wam pokazywało, że nie możesz zwerbować drugiego, ponieważ już tu zwerbowałeś, no to przynajmniej wiemy, że przeładowanie gry działa i wystarczy, że przeładujemy sobie save'a i będziemy mogli bezproblemowo zwerbować kolejnego pilota w tym samym systemie. No niestety, jak na złość, nasz statek nie chce wrócić, wracają różne inne ciekawe tutaj modele. No ale nasz ma nas gdzieś i wrócić nie chce. Także być może faktycznie ta mechanika została wyłączona. Weźmiemy sobie statek, wymienimy, bo nie chcę z tym promem dziwnym zostać. O, widzicie, on teraz się przeniósł do naszego promu. Także no, myślę, że mechanikę dawania statków pilotom mniej więcej wiecie, jak ogarnąć. Samo werbowanie pilotów myślę, że też. Wiadomo, że jeśli chodzi o pilotów, najlepiej werbować i tych S-klasy, nie? Ponieważ nie będziemy musieli wtedy wydawać kasiory, żeby ich... W sumie to mogłem teleporterem skoczyć, nie? Bez sensu lecę. Nie będziemy musieli ich szkolić. No ale skoro mamy jednego pilota C-klasy, sobie zobaczmy, jak drogie jest jego szkolenie. Wracamy na mostek. No i wchodzimy w ekran zarządzania flotą. Eskadrą, przepraszam, nie flotą. Flota to są frachtowce. Jak widzicie, tutaj mamy eskę. No niestety ma fatalną ilość szczęścia. Ale za to jest empatyczny, nie? A podobno to jest najważniejsze. No i tutaj mamy pilota C-klasę. Możemy oczywiście zwolnić, jeżeli nam się nie podoba. Na przykład nie chcemy, żeby miał jakieś statystyki na czerwono. Albo możemy też ulepszyć pilota. Jak widzicie, ulepszenie scena B to jest 400 nanitów. Z B na A to jest 1300 nanitów. No i z A na S to jest 3000 nanitów. Czyli koło 6000 chyba nanitów kosztuje ulepszenie pilota, więc no nie powiedziałbym, żeby to było jakoś źle. No zobaczcie, co ciekawe,
wytrenowana eska jest znacznie lepsza niż ta, którą trafiliśmy, nie? No i teraz, jeżeli tylko się wdamy w jakąkolwiek rozróbę, w jakąkolwiek walkę, nasza eskadra poleci razem z nami. Coś tak kojarzy, że chyba nawet możemy ją też w trakcie lotu przyzwać. Zaraz zresztą zobaczymy. Generalnie jeśli chodzi o samo dawanie statków pilotom, o ich werbowanie, no to było na tyle, nie? Tutaj jakoś więcej cudów nie ma. Frachtowiec wezwie eskadrę. Jak widzicie, chłopacy się pojawili. Weźmy ich sobie, poszukajmy. No, jeden zaraz za naszym tyłkiem jest. A drugi gdzieś się zagubił. A drugi też. Jak widzicie, ślady silników. No my możemy mieć ślad silnika, jaki tam sobie chcemy, jaki sobie wybierzemy, nie? Nasza eskadra ma złoty. NPC chyba mają zielony, z tego co kojarzę, a przeciwnicy zawsze mają purpurową smugę, nie? Jest to najprostszy sposób, żeby rozpoznać statki, jeżeli jest jakaś większa rozruba, jeżeli jest jakaś większa zawierucha. No i co tak naprawdę, jeśli chodzi o eskadry, no to myślę, że wyjaśniłem wszystko. Nie ma tutaj nic więcej do dodawania. Podsumowując, jeżeli chcecie, żeby latali konkretnymi statkami, musicie ten statek zdobyć, musicie tym statkiem przylecieć na stację handlową, na posterunek handlowy, tam gdzie lądują inni piloci, wymienić się z tym pilotem statkiem, żeby miał ten, który wy chcecie, żeby miał. Wtedy szybko zwerbować go do eskadry, żeby nie zdążył odlecieć. No jeżeli ma jakąś słabą klasę, tam klasę, nie wiem, C czy B, możecie go wyszkolić na frachtowcu. I cała filozofia, no nic więcej tutaj z zarządzania eskadrą tak naprawdę nie ma. Nie ma tu jakichś innych zawiłości. No i pamiętajcie, nie ulepszajcie im statków, bo to nie ma sensu, oni i tak wracają do tych ustawień standardowych technologii. Mam nadzieję, że rozjaśniłem tą kwestię, mam nadzieję, że pomogłem. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie.